Statystyczna Polka codziennie używa ponad 10 produktów kosmetycznych oraz minimum 5 rodzajów środków czystości, narażając własną skórę na działanie około 200 składników zawierających m.in. enzymy, hormony, inne związki lub substancje chemiczne. To właśnie te substancje reklamowane są jako skuteczna obrona naszego ciała przed efektami starzenia lub celulitem. A nasz dom dzięki nim staje się sterylnie czysty i pachnie świeżością. Jednocześnie dzięki współczesnej nauce mamy coraz większą świadomość, iż wiele z tych substancji jest szkodliwa dla naszego zdrowia, ich codzienne stosowanie wyrządza nam więcej szkody niż pożytku. W takim razie, czy istnieje więc sposób na to, aby być pięknym, młodym i zdrowym jednocześnie? Czy można używać środków czyszczących, nie zawierających szkodliwych dla naszego zdrowia substancji? Wydaje się, że tak. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest powrót do źródeł odwołania się do natury. Ekologiczne środki czystości nie zawierają substancji, które mogłyby zagrażać naszemu zdrowiu, są więc bezpieczne zarówno dla dzieci, osób obdarzonych cerą wrażliwą i skłonną do podrażnień, jak i tych dotkniętych różnymi problemami dermatologicznymi. Do wytworzenia tych produktów używane są wyłącznie składniki pochodzenia organicznego, czyste ekstrakty roślinne, a obecność sztucznych barwników i aromatów została ograniczona do niezbędnego minimum. W produktach naturalnych nie odnajdziemy również składników pochodzenia zwierzęcego, których pozyskiwanie wywołuje cierpienie zwierząt. Dozwolone są wyłącznie takie składniki jak na przykład mleko czy miód. Biorąc pod uwagę zalety płynące ze stosowania produktów naturalnych, wybór wydaje się oczywisty, ale jak zawsze zależy on wyłącznie od Ciebie.